Zapraszamy do naszego radia Concita, Talk FM Euro, Barbie, Baby, Langstrom Extra. U nas same oryginały, oryginalne tematy. Groby pobielane, faryzeusze, proszę Państwa, baba, dziad. Po trzecie, proszę Państwa, no może to być jako ta nasza makryna mieczysławska, która normalnie, jak się jej nie należy, nic, gdy udowodnić jej, że jej się nie należy, to ona to właśnie chciała, czyli odwrotnie, czyli że po żydowsku i jechała do samego papieża. No, papież też nie jest za bardzo święty, ale powiedział, że ta makryna mieczysławska ma w ogóle nie po kolei w głowie. Ja mówię, to dobrze, jeszcze ją rozliczył, bo makryna mieczysławska chciała być wielka. I ta wielkość jej, no, wynikała z jakiejś głupoty, ale między innymi tego, że musiała pojechać do samego papieża, tam gdzie błyszczy, a że skrzywdzona. Także proszę Państwa, baba, dziad to ktoś taki, kto wie, że jej się nie należy, ale wszystkich do śmierci doprowadzi, wszystkich po drodze do ruiny doprowadzi, żeby uzyskać na siłę, na chama, za wszelką cenę. To nam przypomina też Salcesony po czwarte, czyli czwarty temat w naszym radiu. Talk FM Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Mazowieckie Salcesony. No, Pałac Kultury Stalina i Lenina jest w Polsce. Jesteśmy na Mazowszu, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. I Państwa zobaczą, jakie piękne, jakie lśniące nasze te groby powielane. W momencie, kiedy kamera staje, bo już i napięcia nie ma, bo już i prądu nie ma teraz z tym prądem. To wiecie Państwo, w ogóle jest ze wszystkim bieda w Warszawie. Tutaj to, jak nie pojedziecie do Anglo-Ameryki, Białystok, tabliczka czeka informacyjna, to możecie z głodu tutaj umrzeć. Możecie, wiecie Państwo, na ulicy się znaleźć, no bo Hanka Kronkiewicz-Waltz i jej ekipa. Już dawno ta moda jakoś przeszła, chyba może przejdzie, bo wiecie Państwo, bo się za to wzięli, że jak można zabierać cudze kamienice, potem sprzedawać, utylizować, a ludzie policzeni jako w punkty. Tak, tak. Także świat moherowych, proszę Państwa, systemów, czy to mówią beretów, różnie to określają, ale wiecie Państwo, nie ma tu świadka Jehowy, ani jednego świadka Jehowy, ani jednej Jehówki, a jak się moherowa pyta co, no to można powiedzieć, że żebraków 100. U nas jak nawet z administracji na Saskiej 42 Sław przyszedł, to chciał pieniądze, elektryk, że za dojazd. No to, ale on do pracy nie dojechał, przecież on jest na terenie u siebie Saska 42 i tam są 4 bloki. To on chciał pieniądze, a ja mówię, tak, tak, tej pani to nie ma, co ona tutaj dzwoniła. No, mówimy, że damy w kofercie do administracji, to on jeszcze może na te pieniądze czeka. A tu jeszcze o tym telefonie dowiedział się prezes, zaczął już mobbing stosować w spółdzielni Sław, mówią, że jakiś Żyd. Ja mówię, czy on nie rozumie, że to nie są jego czasy dobre? No, i Mareczka posłałam pół diablęcie, żeby do niego dzwonił, ale on się dodzwonił do tej prezesowej, która, ależ proszę pana, my o niczym nie wiemy, my nic nie informujemy, ani gazowni nie informujemy, ani elektrowni, ja mówię, to ona tylko tak gada, ciekawe kto druty i bolce włożył do zamków po śmierci Janka, żeby do domu nie wejść, też ona powiedziała, że nic nie wie, a sprzątaczka spółdzielni Sław powiedziała, którą zwolnili a propos, że dobrze, żeście kluczy nie dali, bo chcieli wejść, bo Sław chciała wejść. A dlaczego ona nie pracuje, ta sprzątaczka ze spółdzielni Sław? Bo co? No, ona nie jest jako baba dziad. Ona nic nie chciała, tylko powiedziała prawdę, a przy okazji wydała prawdę i zdradziła jakąś chciwą, jakąś babę, jakiegoś dziada, baba. Dziad w naszym radiu, proszę Państwa, to KFM Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. To na święta dobry pomysł. Babeczka, ruska je babeczka. Ciekawy pomysł. Pałac Kultury Stalina i Lenina. Jako dobry pomysł na groby powielane, że Grzegorz Braun powiedział, że bezprawnie budynek, ten co widzicie Państwo, postawiony na miejscu prywatnym, w miejscu prywatnym nie powinien był tu stać. Groby powielane błyszczą. Złoto błyska i tumani. Na nic, na nic, na nic, na nic.